Jakiś czas temu zrobiłem dwa filmy o obiektywach pod Canona EOS R. Tak naprawdę będą one również pasować pod Canona EOS R6 albo R5, ale mniejsza o to. Tym razem stwierdziłem, że zrobimy film o obiektywach, które będą pasować pod Lumixa. I z kilku różnych obiektywów, które używam, wybrałem dwa swoje ulubione. I oczywiście tutaj mówimy o obiektywach pod Lumixa GH5. Jeżeli zdecydujecie się na Lumixa GH4, GH5, G90 albo jakiś starszy model taki jak G85, warto również zastanowić się nad Lumixowymi obiektywami. Oczywiście do tych modeli będzie można podpiąć tak naprawdę każdy obiektyw, tylko wtedy pamiętajcie, że będziecie musieli się wyposażyć w specjalną przejściówkę. Ale wydaje mi się, że warto również zastanowić się nad obiektywami, które oferuje nam Lumix. Pierwszym obiektywem, jaki dzisiaj wybrałem, jest 12-35 mm ze stałem światłem 2.8. Tylko tutaj warto zaznaczyć i warto przypomnieć, że jeżeli wyposażycie się w Lumixa GH5 albo załóżmy G90, to cały czas tutaj mówimy o bezlusterkowcach, które pracują w systemie mikro 4/3. Czyli odpowiednikiem tego obiektywu na pełnej klatce byłby obiektyw 24-70. Jest to chyba mój ulubiony obiektyw, który jest ze mną od dobrych 2 albo już nawet 3 lat. Używam go razem z Lumixem GH5 i muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie swoich filmów właśnie bez użycia tego obiektywu. Jest on tak naprawdę mega uniwersalny i sprawdzi się tak naprawdę do większości filmów. A jeżeli potrzebujecie coś z szerokim kadrem, to w tej cenie lepiej trafić nie mogliście. Dodatkowo ten obiektyw w bardzo fajny sposób sprawdzi się do robienia różnego rodzaju plansz. Sam bardzo często to robię i bardzo często używam, że tak powiem, tego zabiegu do robienia właśnie różnego rodzaju miniatur czy do postów na Instagrama. Czyli podpinacie obiektyw pod aparat, w takiej pozycji ustawiacie załóżmy na 12 albo na 18 mm i można na przykład zrobić taką planszę albo na przykład taką. Jeżeli będzie Wam zależało na close-upach, albo będziecie chcieli porobić na przykład załóżmy zdjęcia portretowe, albo na przykład jeszcze chcielibyście nagrać film na YouTube'a, to tutaj będzie w miarę podobnie. Ten obiektyw do tego wszystkiego sprawdzi się w naprawdę całkiem niezły sposób. Przy czym warto tutaj jeszcze raz wspomnieć, że jest on ze stałym światłem 2.8, co oznacza, że będzie on całkiem nieźle rozmywał tło. Jego kolejnym plusem jest wbudowana stabilizacja obrazu. Jeżeli jeszcze dołożycie stabilizację z GH5, która jest pięcioosiowa, i jeżeli jeszcze do tego dołożycie film nagrany w 4K w 60 klatkach albo w 1080p w 120 albo nawet 180 klatkach, wtedy te ujęcia wychodzą naprawdę stabilne, wychodzą naprawdę płynne. Moim drugim ulubionym obiektywem będzie 35-100mm, również ze stałym światłem 2.8, czyli tutaj na pełnej klatce mielibyśmy obiektyw 70-200. Tutaj tak naprawdę mamy obiektyw telefoto, który gabarytowo wygląda naprawdę całkiem niepozornie w porównaniu do obiektywu od Canona 70-200. Ale wierzcie mi, że do nagrywania różnego rodzaju eventów, do nagrywania warsztatów, do załóżmy reportaży albo na przykład do filmów czy zdjęć przyrodniczych będzie to najlepsze rozwiązanie. Obiektyw tak naprawdę jest niewielki, ale sprawdza się idealnie, ponieważ ma tak naprawdę to, co mieć powinien obiektyw telefoto. I przy jego pomocy naprawdę można zrobić wszystko. Tylko warto jeszcze tutaj wspomnieć, że GH5 tak naprawdę zdecydowanie lepiej będzie się sprawdzać do filmów. Tak naprawdę jest to kamera. Oczywiście zdjęcia też się można pobawić i też można uzyskać coś fajnego przy pomocy GH5 albo G90 i właśnie przy pomocy tego obiektywu. Jeżeli ktoś mnie zapyta, jakie są plusy tych obiektywów, czy w ogóle warto je kupić, to oprócz próbek, które są w tym filmie, dałbym jeszcze kilka innych powodów. Pierwszym i chyba takim podstawowym plusem tych obiektywów jest ich waga oraz rozmiar. Ponieważ, nie oszukujmy się, to obiektywy są tak naprawdę niewielkie i jeżeli chcielibyście na przykład zapakować te dwa obiektywy oraz GH5, to można wszystko zrobić tak naprawdę w bardzo małej torbie. To nie będzie zajmowało jakoś ultra dużo miejsca oraz nie będzie jakoś ultra dużo ważyło. Po drugie, obiektywy te będą pasowały do takiej kamery jak Blackmagic Pocket Cinema Camera, która nagrywa w 4K, albo załóżmy te obiektywy będą pasowały do Olympusów OMD. Więc jeżeli inwestujecie już w obiektywy, to będą one na tyle uniwersalne, że można je podpiąć również do innych kamer. Czyli załóżmy, jeżeli chcecie się przerzucić na Blackmagica albo na Olympusa, wtedy nie musicie dokupywać dodatkowych szkieł. Oczywiście możecie, ale tutaj już na starcie możecie trochę zaoszczędzić. Po trzecie, cena tych obiektywów nie jest jakaś ultra wysoka. Tak naprawdę kwota, jaką trzeba zapłacić za ten obiektyw i za ten obiektyw będzie niższa od kwoty, jaką trzeba zapłacić za pojedynczy obiektyw pod Canona z mocowaniem RF. A mówię tutaj o obiektywie 15-35 ze stałym światłem 2.8. Okej, mówimy tutaj o pełnej klatce, ale w dalszym ciągu. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby wyposażania się w pełną klatkę,
to w tej samej kwocie można kupić te dwa obiektywy i zostanie nam jeszcze kilka złotych. Kolejnym plusem tych obiektywów jest ich odporność na zabrudzenia i odporność chyba na wszystkie możliwe warunki pogodowe. Muszę przyznać, że te obiektywy były używane o każdej możliwej porze roku, naprawdę, czy to jak padał śnieg, czy to jak padał deszcz, czy to jak były upały i z nimi naprawdę nie dzieje się nic złego. W dalszym ciągu są one w bardzo dobrej formie, na szkle nie ma żadnych rysek. Jeżeli chodzi o samą obudowę, to czasem jest tak, że może ona gdzieś być zabrudzona, ale to starczy przetrzeć jakąś ściereczką i cały czas są one naprawdę w idealnej formie. I chyba takim ostatnim plusem będzie fakt, że jeżeli wyposażycie się w obiektyw 12-35 i 35-stop, wtedy macie naprawdę mega uniwersalny zestaw, przy pomocy którego będziecie mogli robić wszystko. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zaczynałem właśnie od tych dwóch obiektywów i przy ich pomocy robiłem tak naprawdę swoje pierwsze filmy na YouTube'a. Używam ich cały czas w pracy do nagrywania eventów i tak naprawdę te obiektywy się nawzajem uzupełniają i wydaje mi się, że na początek nikomu nie potrzeba nic więcej. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie, czy to odnośnie tych obiektywów, czy jakichś innych. Postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.